No, kilka tygodni temu tutaj byłem, koło Ustki. No i mam nadzieję dzisiaj na to, że się znowu dowiedzę nocować, aczkolwiek początkowe niezłe prognozy trochę się zaczynają psuć. Jak obserwuję radar burz, to tu się przewija gdzieś jakiś front atmosferyczny, więc może się skończyć paroma kroplami deszczu. I być może jakimiś grzmotami. Dzisiaj nie mam hamaka, dzisiaj mam BV, więc będzie spanie na materacu. A poza tym teraz tak jak kilka tygodni temu, kilkanaście kilometrów z Ustki w stronę Poddombia, gdzieś na klifie, chyba że na plaży zobaczę, jak to będzie wyglądało. A teraz wchodzę na Wydmę Orzechowską, punkt widokowy. No, wskoczyły przed chwilą ostrzeżenia przed burzą do godziny 22. Teraz jest 15, więc takie 7 godzin oczekiwania mam. Z tymczasem chyba jeszcze daleko sobie zejdę na plażę. I coś zjem. A nad morzem taka sobie fala i niewiele widać. Zrobiła się mgła. No i tak czekam na burzę i na zagotowanie wody. Jest 5:17. Na razie piję kawę, jeszcze potem coś będę jadł. Jak widać, piękny widok w poranku nie ma. Wczoraj jest spektakl, z którego zrobiłem timelapse na zachód słońca. Był ostatnim takim pokazem. A potem wszystko się zasnuło, prawie tak jak teraz. Ale nie padało wbrew ostrzeżeniom, nie grzmiało, nic nie było. Także bardzo się cieszę, że tutaj zostałem. Taki był pożegnalny widok. Kiedy... na liściach jest rosa. Taki był
był widok, kiedy o 5.54. Ruszyłem z powrotem. Właśnie w plecach mi te mokre krople poleciały. Niesamowita trasa naprawdę tutaj. Tylko o takiej porze właśnie, bo ze względu na bliskość ustki. Później będzie tutaj więcej ludzi, ale niesamowita jest dla pieszych, dla rowerzystów również. No, zwykle było widać już morze, a tu lekko. I na tym na pewno kończę. Z Ustki odjadę pewnie jakimś dużo wcześniejszym pociągiem.